Dzień dobry, witam Szanowni Państwo na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Znajdujemy się w Rybniku, gdzie kolejna trójka liderów list do zbliżających się wyborów zostanie Państwu zaprezentowana. Mam na imię Natalia Mechlik i mnie przypadło w udziale, aby tą trójkę Państwu przedstawić. Konfederacja w Rybniku będzie prezentowana więc przez trzy osoby na trzech głównych miejscach. Pierwsza, jedynka, Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej, Hanna Boczek, Nowa Nadzieja, Adam Kurpas, Ruch Narodowy. Ja od siebie mogę powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy dzisiaj bardzo rozradowani, bo to, co jeszcze pół roku temu było snem, teraz staje się rzeczywistością. Konfederacja staje się trzecią siłą, rośnie w sondażach i na dzień dzisiejszy, jak wiecie Państwo, Konfederacja ma 9 posłów. Przy obecnych sondażach możemy liczyć nawet na 60 naszych przedstawicieli. Bardzo byśmy życzyli naszym kandydatom, aby oni zasiedli w ławach sejmowych właśnie po tych jesiennych wyborach. O ich wizjach, o ich planie, o ich sylwetkach sami opowiedzą. Jako pierwszy Roman Fritz. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Dzień dobry, szczęść Boże. Zapowiadała Natalia Mechlik, która również będzie kandydatką na naszej liście z pozycji 18. Na ostatnim miejscu, ale tak naprawdę liczymy na znacznie lepszy i ciekawszy wynik. Jak było wspomniane, Konfederacja wkracza do akcji. Prezentujemy się w całej Polsce jako pierwsze ugrupowanie. Nie mamy nic do ukrycia. Jesteśmy w sumie chyba jedynym ugrupowaniem parlamentarnym, który nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia. O tym powiem za moment. Jeszcze parę słów na temat mojej skromnej osoby. Mam 57 lat, w polityce od końca lat 80., kiedy to działałem w organizacjach, nazwijmy to, antykomunistycznych, zawsze po dobrej stronie. Obecnie jestem przedsiębiorcą, mam rodzinę, wspaniałą żonę i trójkę dzieci. Oby Pan Bóg tak każdemu. I proszę Państwa, parę słów na temat bieżącej sytuacji. Konfederacja Wolność i Niepodległość składa się z trzech ugrupowań. Z Konfederacji Korony Polskiej, którą ja mam zaszczyt prezentować, jestem wiceprezesem tej partii, z Ruchu Narodowego, którego prezesem jest pan Krzysztof Bosak, oraz z Nowej Nadziei, z przewodniczącym prezesem panem Sławomirem Mencenem. Konfederacja zawiązała się w 2019 roku i nasz komfort, a wręcz luksus obecnie, polega na tym, że już nie musimy nikomu tłumaczyć, czym jest Konfederacja, tak jak to było 4 lata temu w wyborach parlamentarnych, gdzie też drobny, umiarkowany sukces, zdobyliśmy 6,7% głosów, było 11 posłów. No, wtedy ta kończąca się już kadencja Sejmu w zasadzie stanęła w cieniu wydarzeń, które nazwijmy w cudzysłowie pandemonicznymi, tak? I Konfederacja spisała się, można powiedzieć, na medal, nie włączając się jako jedyne ugrupowanie parlamentarne w ten nurt główny tego maseczkowego i szczepieniowego obłędu, tego zamykania biznesu, tego aresztu domowego zwanego dla zmylenia przeciwnika kwarantannami i tak dalej i temu podobne. Żeby Państwu zilustrować, przynajmniej kilka faktów przytoczę, czym się wykazała Konfederacja bieżącej kadencji. Te mało koło poselskie. Skuteczna walka o zablokowanie złych dla obywateli ustaw rządowych. Zablokowanie ustawy segregacyjnej HOCA. Akurat za tą ustawą, za projektem, jako akuszer stał rybniczanin pan Bolesław Piecha. Tutaj nieopodal jego biuro poselskie, przed którym bardzo często musieliśmy protestować. Zablokowanie procedowania projektu numer 1449 i ustawy segregacyjnej Niedzielskiego, a więc 30-dniowe kwarantanny, kary od sanepidu od 5 do 30 tysięcy złotych. Zablokowanie ustawy piątka dla zwierząt, zwanej przez nas piątką przeciwko rolnikom. Zablokowanie projektu ustawy o bezkarności urzędników w walce z COVID-19. To jest ta słynna ustawa Bezkarność Plus. Również pan Bolesław Piecha był jednym z sygnatariuszy tego haniebnego projektu. Zablokowanie ustawy odbierającej prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Zablokowanie ustawy Lex Confident. Tak, tutaj z kolei państwo polskie scedowało odpowiedzialność za ewentualne problemy
sanitarne na przedsiębiorców. Dzięki naszej presji PiS wycofał się z likwidacji 30-godności ZUS. Zmasowana interwencja Konfederacji, protest w niemal 50 miastach, przyczynia się do wycofania się przez rząd z nowych inwigilacyjnych uprawnień dla służb zapisanych w projekcie prawa komunikacji elektronicznej. Państwo pamiętają, nawet nasza korespondencja mailowa mogła być wzięta pod lupę tylko dlatego, że któryś z urzędników tak sobie chciał. I w końcu PiS wycofuje projekt Koryto Plus, podwyżki pensji dla polityków. Jako pierwsi w Sejmie wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec ogromnych podwyżek dla polityków. Proszę Państwa, Konfederacja zawsze staje po stronie obywateli, po stronie wolności. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, to był Roman Fritz, a teraz bardzo serdecznie poproszę panią Hannę Bochek. Dzień dobry. Ja nazywam się Hanna Bochek i mam zaszczyt reprezentowania Konfederacji na listach wyborczych z drugiego miejsca. Politycznie należę do środowiska Sławomira Mentzena, do frakcji wolnościowej, do Nowej Nadziei od ponad 4 lat. Prywatnie jestem mężatką, prowadzę działalność gospodarczą, mam wykształcenie wyższe i mieszkam całe życie w Świerklanach. Swoją kandydaturą chciałabym przede wszystkim reprezentować ludzi młodych i ambitnych, którzy chcą w tym życiu coś osiągnąć, którzy chcą coś mieć z tego życia. My młodzi nie chcemy, żeby jacyś urzędnicy decydowali za nas, jak się mamy ubezpieczać, czego mają się uczyć nasze dzieci w szkołach. Nie chcemy być tak głupieni podatkami przez państwo jak do tej pory. A i tak wybiegając nieco w przyszłość, to nie chcemy, żeby politycy, urzędnicy decydowali za nas o tym, w jakich mamy mieszkać w domach, jak często mamy jeździć na wakacje oraz to, co mamy jeść, bo również i takie zapisy pojawiają się wśród mądrych głów na tym świecie. Ale jakby to zrobić, żeby w Polsce było lepiej? Przede wszystkim w Polsce mamy ogromny fiskalizm, ogromną biurokrację, którą należy po prostu zmniejszyć. Konfederacja jest partią niskich i prostych podatków i my zamierzamy te podatki uprościć. Mamy już nawet gotowe projekty ustaw, m.in. ustawę o podatku dochodowym, która wprowadza jednolitą stawkę 12% dla wszystkich. Ta ustawa również wprowadzi kwotę wolną od podatku w wysokości 12-krotności pensji minimalnej, a także rozszerzenie ulgi dla młodych, również osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo również w gronie młodych osób są ludzie, którzy chcą rozwijać się na własną rękę. W kolejce również są ustawy o CIT, o VAT, o ZUS. Jeśli już tak przy ZUS-ie jesteśmy, to również Konfederacja proponuje rozwiązanie tego typu, żeby przedsiębiorcy mogli mieć ZUS dobrowolny. I to jest główny nasz, to są nasze główne postulaty. Pewnie ich jeszcze będziemy przedstawiać w najbliższym czasie. Kampania jeszcze będzie trwać dobre kilka tygodni, kilka miesięcy, więc nie będziemy też wszystkiego od razu zdradzać. Ale tak w dużym skrócie chcemy, żeby każdego pracującego Polaka w Polsce było stać na dom, trawę, 2 samochody, wakacje i boczek zamiast robaków. I tak chcemy żyć. Tak, mieszkam w Borach. Z polityką jestem związany niemalże od zawsze, kiedy pamiętam. W roku 2006 zostałem radnym Rady Miasta Poznaniu. Mandat swój pełniłem przez 8 lat, czyli przez 2 kadencje. I obecne ideały Konfederacji od zawsze były mi bliskie. Od zawsze robiłem w polityce to, co dzisiaj chcemy robić jako partia w Sejmie. Mianowicie, przede wszystkim uważam, że to, co zarabiamy jako pracownicy, powinny zostawać w naszych kieszeniach. Dlatego podatki powinny być, jak powiedziała koleżanka Hania, niskie i proste. Jako mieszkaniec Śląska, te sprawy tutaj, lokalne, są mi bardzo bliskie. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy dzisiaj odrzucić ten paradygmat klimatyczny, to szaleństwo ekoterrorystów z Brukseli, które narzuca nam odejście od paliw kopalnych, które dzisiaj dają nam bezpieczeństwo energetyczne. Tak naprawdę, szanowni państwo, silne państwo to nie jest państwo, które ma tylko i wyłącznie silną armię. Silne państwo to państwo, które ma także bezpieczeństwo energetyczne. Nie możemy zgodzić się na szantaż Unii Europejskiej i popierać tego, co dzisiaj nam każą robić politycy partii rządzących, ale także wszystkich partii opozycyjnych, z wyjątkiem Konfederacji, czyli natychmiastowego odejścia od polskiego węgla, czy to kamiennego, czy brunatnego. Polska musi być oparta, polska energetyka, właśnie na naszych zasobach naturalnych, na naszych paliwach kopalnych. Nie możemy sobie mówić, że one są archaiczne, przestarzałe, bo czy ktoś by dzisiaj zakazał na przykład w Kuwejcie wydobywać ropę naftową albo Rosji gaz? Nie.
bo to jest normalne. Każdy powinien korzystać ze swoich bogactw naturalnych. A społeczeństwa tych krajów, także Polacy w Polsce, powinni korzystać z tego, co mamy pod ziemią. Dlatego Konfederacja idzie między innymi z silnym sztandarem polskiego bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich Polaków. I my odrzucamy ten paradygmat Unii Europejskiej, paradygmat zachodnich polityków, że w Polsce nie może być silnego państwa. Bo silne państwo, tutaj powiedziałem wcześniej, nie tylko silna armia, której także chcemy, dobrze wyszkolona armia, ale także państwo, które jest bezpieczne energetycznie. Dziękuję. Dziękuję kandydatom. Jak sami Państwo słyszeliście, Konfederacja ma kompleksową ofertę przygotowaną dla każdego Polaka. Jeszcze do niedawna można było przemilczeć nasz temat, naszej partii w mediach. Dlatego tym bardziej dziękuję dzisiaj przybyłym mediom na to spotkanie i jeśli są jakieś pytania do kandydatów, to jest ten moment, można je zadać. A jeśli będą pytania indywidualnie, to ja ze swojej strony bardzo dziękuję i zachęcam, aby śledzić naszych kandydatów, bo póki co dalej z czasem antenowym ciężko w mediach, więc jesteśmy na Facebooku, na TikToku, Instagramie, Twitterze. Bardzo serdecznie zapraszamy i Rybniczan, i wszystkich mieszkańców nas na TVP. Okręgu 30. Jeszcze nas tam nie ma, ale to jest tylko kwestia czasu. Dziękujemy zatem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.